Cześć, z tej strony Piotrek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Przechodzenia Map. I w dzisiejszym odcinku będziemy przechodzili sobie mapę, która się nazywa Minimalistyczni. I oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem. I bez zbędnego gadania zapraszam was do oglądania. A więc tutaj. Aby wszystkie komendy na mapie działały prawidłowo, wymagane jest włączenie świata w LANie. Dobra. Dobra, od czego by tu zacząć? Dobra. Zasady i ustawienia. A, wczytują się tutaj. Dobra. No, dajcie mi przeczytać. Bądź wszystkie cząsteczki partiklesy w ustawieniach gry. Dobra. Gdzie tu są partiklesy? Video settings najpewniej. Dobra, na wszystkie włączyliśmy. Dobra, o autorze. Ale się wczytuje autor. Kliknij tutaj, aby powrócić na spawn. To jest też Aukhund, autor komendy i budowle Kas4-3-ulo. Kasaulo się czyta. Specjalna dedykacja dla LJ'a, Enziego i Roxa. Aha, dobrze. Co? Jak to? Mam włączony przecież. Ty no, coś tu nie działa chyba. Dobra, a więc mi się jakoś udało tutaj wrócić. Zasady i ustawienia były, autor itp. Tutaj włączymy sobie jeszcze na wszelki wypadek. Dobra. Tutaj. Jeszcze informacje o mapie. Dobra. No mam włączony czat. Rozpoczęto pracę nad mapą w czerwcu tego roku. Mapa budowana była na wersji 1.21. Pracowała nad nią jedna osoba. Aha. Kliknij tutaj, aby czytać dalej. Dobra. A więc zaczynamy. Start mapy. Kliknij tutaj, aby rozpocząć grę. O, minimalistyczni. Bajka Saulo. Tradycyjny lasek. Ale czemu? A, jesteśmy karłami. Dobra. Daj mi przeczytać, głupia owco. Dobra. Dobra, a więc szukajmy. Gdziekolwiek tutaj jest coś. Mnie ciekawi, co się stanie, jak wpadnę do wody. Dobra. Ty no, w sumie głupi jestem. Podpowiedź, wskazówka. Partiklesy wyświetlone, pokazując obszar, w którym znajduje się przycisk. Aha. A, czyli tam!
Ty no, ale ślepy jestem. Przez te partikle. Na górze chyba. Coś tak czuję. Dobra, musimy się tutaj jakoś wspiąć. Ty no, nie wiem jak się tutaj wspiąć. Bo jesteśmy karłami w dodatku. Dobra, rzucamy jajem. Znajduje się na wysokości 31. Nie znajduje się na drzewie, lecz na lądzie. O, 31. Boże, jak ja jestem ślepy. Ty no. Nowe pola. Jak widać, ta mapa to find the button. Dobra. Musimy być sprytni. Żeby pod wodą był? Jak widać, nie. Tutaj niczego nie ma. Czuję, że w wodzie jest tutaj. Dobra, musimy się tutaj jakoś wspiąć. Dobra, gdzie tu jest coś? A tam! Ty dobra. Tutaj widać. Ja to widzę. Dobra. No, jakoś doskoczyć musimy tam. Myślałem, że już utknąłem. No i dobrze. Dobra. Zapustynienie. Ty no. Ale ty, fajne takie coś. Trzymaj ten przedmiot. Może ci... A może. No to nieźle. A tu lawa. Więc lepiej się nie zbliżać do piramidy Cheopsa. No nie, znowu. Ten blok podtanął do endu. Spadłem w głupi sposób. No.
no dobra, chcę wskazówkę jakąś, podpowiedź. Ta ikleza została wyświetlona. W piramidzie tego się nie spodziewałem. No w środku, albo na górze. Dobra, jesteśmy w piramidzie. Wioska villagerów. Poziom 4. Dobra. O, do ula mogę wejść. Te? Dobra. Dobra, chodzimy. Co tutaj villagerzy mają? Niczego tutaj nie ma w skrzynce. Nie, mi się wydawało, że to był przycisk. Dobra. Boże, ile tutaj ich jest. Na suficie. Gnocha. No musimy tutaj coś. Że tutaj gdzieś na suficie. No wynocha! Ja tu nagrywam matkę dla widzów. Taki mały, a mnie się boją. Ty, tam jest pajęczyna. Ty, to może jakiś chyba tutaj parkour jest. No szkoda, że drzwi nie zamknąłem. I w dodatku nie mam... Ty, no, znowu jestem głupi. No, podejrzewałem, że mógłby tu być, ale ja nie mam tych brizów. Tego nowego. No, na kreatywnym. No tu, tegoś tutaj się spodziewałem. Dobra. Podwodna kraina. Nie utopię się na szczęście. Może wydzwanie? Ty, mogę się utopić. Tak jak w pierwszym odcinku utopiłem się prawie w kiblu. Idę do żabki, po tego doga, bo do kanału. Ty, no, utopię się w kiblu. Widzicie, widzowie? Ja się tutaj prawie utopiłem w kiblu. A, auto zrobił takie coś, żeby nie zginąć. Czuję, że tutaj jest ten bris. Czy coś podobnego. Niestety, widzowie, moja pamięć o Minecrafcie mi zanika przez to, że przez większość czasu tworzyłem content kibicowski. Dobra, może tutaj. Ty, no nie wiem, znowu jestem głupi.
Aha, tutaj gdzieś. No nie wiem, naprawdę jestem głupi. Musisz znaleźć wejście do pewnego pomieszczenia. Tutaj. Ale sprytny ten autor. Muszę przyznać. Poziom. W szóstym miałem małe miasteczko. Dobra, może gdzieś na suficie być. Tak strzelam. Dobra. O, dźwignia do czegoś. Dzień dobry, panie. Oddawaj pieniądze! Oddawaj pieniądze! Oddawaj portfel! Dobra. Idziemy tu na górę. Nie ma nic. Musimy. Dobra. Idziemy jeszcze wyżej. No i to jest koniec. Dobra. Używamy tej dźwigni do własnych celów. Tu byliśmy. No i najpewniej na samej górze będzie. Ło! Dziury się tutaj pojawiły. Poniszczony ten budynek, czy co? Jeszcze jedno piętro. O! Ty! Na samej górze będzie. No i parkour. Boże, jesteśmy za szybcy. Ty no! Autor! Dlaczego jesteśmy tacy szybcy? No i tu. Załóż te... szybkość 3. My tu jesteśmy, my po prostu bez tych butów nawet za szybcy. Widzi autor mapy? Jesteśmy za szybcy w tej mapie. Dobra. Ja wiem, do czego to było już chyba potrzebne. Ło! Gumisiowy sok! Na pewno nie tu. A! Autor tej mapy nam zabrał. O, tutaj. Pierwszy znalazłem normalnie. Nether. Gdzie się wylawię? Ty no, skakać nie możemy teraz.
Ty no! O, tutaj! Dobra. Na ile minut? 2, 1 czy 7, ale fajna liczba. Niezła. Tutaj coś będzie. Tak strzelam. Dawaj podpowiedź. Co? Nie. Moim zadaniem jest znalezienie następującego: wieczną kulę i miksturę odporności na ogień. Musisz się poddać na wyższe... Dostać się na wyższe poziomy, a nie poddać. Ale... Ty no nie wiem, naprawdę jestem głupi. Dobra, jesteśmy na następnej mapie. Bo tamtego nie mogłem znaleźć po prostu. Dobra. O, taki oto sposób. Ty no dobra. Na kreatywnym. Głupi to już jestem. Postaw ten blok na wyznaczonym miejscu, aby coś odblokować. Musisz znaleźć 3 takie oddonice. Aha. Dobra. Na adventure zamieniamy. Ty no, poważnie widzowie, jestem głupi. Jak widać. I w ogóle możecie mi napisać w komentarzu, ile ja razy powiedziałem słowo głupi. No i tu chyba mam postawić. Co nie? No jak mam tutaj skoczyć? Aha, tutaj! A kolejna beczka. No i mamy to postawić chyba na tym purpurowym. Z tego co ja się domyślam. Nie, na tym co jest fioletowe. W takim oto sensie. Ty, autor, w ogóle jakim cudem obliczyłeś, że z takiej odległości mogę tutaj skoczyć? No nie skoczę logicznie. Dobra. Ty no, ten autor ma mózg Einsteina. Albo autorzy tej mapy. Bo ja jestem już taki głupi, że nie pamiętam. No chyba mam Alzheimera. Zaginiony odłamek echa. Weź ten przedmiot do dodatkowej ręki off, klikając w przypadku domyślnego sterowania F i wzniesie się w powietrze. Aha. Ty no, gdzie to mam dać? No i jakim... Jak... To? No chyba to są błędy chyba. Tej mapy. Ty no dobra. Na kreatywie latamy. O.
Zwłoki jednego z autorów pewnie. Dobra podpowiedź. A te klesy są tutaj gdzieś. A tu! No nie ukończyłem poziomu tamtego poprzedniego, więc cięcie. Ja już widzowie ogarnąłem, że to jest tutaj. Znaleziony, gratulacje. Widzicie? Cieszę się, że macie głupiego youtubera, którego oglądacie. Jaki ja jestem głupi. Świerkowy. No co tu jest nie tak? A więc dobra, jesteśmy na następnej mapie. A jak będziemy się... Niestety... Coś tu nie działało. Niestety. Autor musi jeszcze raz sprawdzić tą mapę. I będziemy się przenosić między mapami przez spektatora. Może tak być. Dobra. Czekamy. Ty no... Nie nagrywałem pełnym ekranem. Dobra. Ciekawe, czy coś tu jest. Bo jak na razie, to nic tutaj ciekawego nie widać. Chodzimy. Ty no... Co autor mapy miał na myśli? Tam chyba nie ma przycisku. Coś tak czuję. Dobra. Tam gdzieś. Niestety widzowie, jestem głupi. Dobra. A więc jesteśmy na kolejnej mapie. I w takim deep darku. Sneak 100. No ale cóż, ludzie. Człowiek się uczy na błędach. I również człowiek się uczy całe życie. Coś tu jest. Ja no, poważnie muszę. Tutaj jakieś wskazówki. Tam jest. No ja, widzowie, się już praktycznie podaję. I jeszcze raz, jestem głupi, 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 głupi i tak dalej. Mam Alzheimera. I tak dalej. Niestety... Przez pierwsze minuty... Fajnie było tutaj na tej mapie. Co to jest w ogóle? Co to za jakiś szyfry? Cezara. Ty no! Po nagraniu tego odcinka chętnie sprawdzę, co to jest. Albo... Nie mam chyba już siły. Bo ta mapa to mi już psychikę niszczy.
tutaj. Poziom 11. Kopalnia. A, tutaj jakoś działa. Nie widziałem. Ty! To są backroomsy! Ten level 9 kwadrylionów 2 i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś oglądałem backroomsy, ich piękne uniwersum u Mondara, którego a tutaj. A to fake przycisk. Co tam jest? O, mur jakiś. No poważnie, już nie wiem co robić. Zniszczyłem sobie zdrowie psychiczne przez tą mapę. Miejscu nie ma. No idziemy po tych backroomsach. No ale na poważnie, widzowie. Ja już chyba mózgu nie mam. Tutaj jest. Ten głupi przycisk. Bagno. No nieźle. W błocie będziemy. Jesteśmy chyba teraz w jakiejś Amazonii. Amazonia. Coś mnie swędzi za plecy. My tu nawet nie doskoczymy. No, fajne do wykorzystania w strategii survivalowej. No i znowu tam nie doskoczymy. Jak mieliśmy tutaj doskoczyć? Skoro i tak byśmy nie doskoczyli. Zmarnowałem sobie życie przez szukanie jakichś głupich przycisków.
No dobra, przechodzimy do następnego. I z tym. Niestety ta mapa jest aż tak bardzo wielka. W sumie domek jest ładny i go pozwiedzamy może. W sumie domki, a nie domy. Dobra. Kogo my tu mamy? O, jakiegoś Grześka. Szpadel Grześka. A więc skoro to jest ostatni level mapy, to może sobie tutaj coś pozwiedzamy. Zimowy kompas Yetiego, tego od dealerka, co śpiewał tą taką piosenkę. Dobra. Aby dostać się do przycisku. W sumie nie mam już siły szukania tego głupiego przycisku. Co my tu mamy? A to nie jest jeszcze ostatni level. Ale sobie zobaczymy, jak tutaj pięknie autor pobudował, bo w ogóle szanuję autora za jego ciężki wkład. No w sumie mapa mi się podobała. Nie, to jest jeszcze kolejny. Tymczasem, że to jest teraz w kosmosie. Po nagraniu odcinka zastanawiałem się, gdzie jest telefon. Miałem takiego Alzheimera, po prostu mój mózg, nie mogłem użyć swojego mózgu i tutaj był schowany mój telefon. A więc w tym momencie będę się z wami żegnał. Nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem i pa!